Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Zwykle gadamy o książkach, ale dziś nie będzie o książkach, tylko o czym innym. Ja, proszę Państwa, napisałem ostatnio taki tekst wzburzony bardzo informacją dotyczącą takiej inicjatywy, dotyczącą takiej inicjatywy, której patronują hierarchowie Kościoła Polskiego, która polega na kształceniu liderów. Ponoć ma być milion tych liderów wykształconych w myśl 15 zasad papieża Franciszka. Ja się zwykle nie zabieram za krytykę Kościoła ani różnych inicjatyw kościelnych, ale tutaj chciałem rzec słów kilka, bo chyba wolno, mam wrażenie. Pomijając już intencję, jaka za tym stoi, zakładam, że jest szlachetna i coś z tego ma pozytywnego wyniknąć. Proszę Państwa, jeżeli się chce angażować młodych ludzi do jakiejś akcji, z której ma płynąć dobro, tak, w dodatku dobro dla Kościoła, firmuje to papież oraz arcybiskupi, no to chyba, mogę się oczywiście mylić, ale na taki prosty rozum człowieka, który konsumuje treści publicystyczne i chłonie wiadomości, które pojawiają się w dzienniku i w różnych portalach, to chyba nie można angażować do takiej akcji Janusza Gajosa, który niedawno wystąpił w firmie Smarzowskiego pod tytułem Kler. Wydaje mi się, że to jest dość poważne takie zaburzenie percepcji. Jeżeli księża biskupi uważają, że wszystko jest w porządku, to znaczy, że Janusz Gajos może szydzić z kościoła, no bo jest tylko w sumie aktorem, płacą mu za występowanie, no ale no, jest też 80-letnim starcem, który zjadł zęby w swoim zawodzie i nabrał różnych doświadczeń, więc chyba to nie jest tak, że on jest tylko kukłą do pokazywania i raz go wynajmie Smarzowski, a raz arcybiskup Ryś, prawda? I tak naprawdę nie ma znaczenia, co Janusz Gajos, kim jest i jakie są jego rzeczywiste poglądy. Ważne, że jest znany i można go pokazać raz jako fałszywego biskupa, a raz jako kogoś, kto będzie wychowywał młodzież w duchu katolickim. To jest obłąkanie, myślę. Proszę Państwa, to jest dziwaczne i wietrzę w tym taką formułę, o której już wielokrotnie mówiłem, to znaczy głęboką pogardę dla odbiorcy, to znaczy ludziom, którzy aranżują te szkolenia, bo tak to trzeba nazwać, dla młodzieży, która ma potem zajmować się tworzeniem jakichś grup i być tych grup podporą i stanowić tą siatkę liderów na całym świecie. Wychowanie tych ludzi poprzez osoby takie jak Janusz Gajos, albo na przykład Jerzy Trela, krakowski aktor, albo pamiętam, jak zagrał w takiej sztuce Żegnaj Judaszu. Nie będę opowiadał, o czym to było. Dwa razy to oglądałem w teatrze telewizji. No to czy Dorota Welman, czy inne jakieś gwiazdy z telewizora, to jest, proszę Państwa, trochę dziwne. Jeżeli księżom biskupom się wydaje, że wierni są na tyle głupi, otumanieni, ciemni i posłuszni, że, przepraszam za wyrażenie, łykną wszystko, to chyba są w błędzie. Bo wierni oczywiście mogą łyknąć wszystko, natomiast swoje sobie pomyślą. No, póki co nikt nie zapytał ekscelencji arcybiskupa Rysia, dlaczego popiera inicjatywę, w której występuje fałszywy biskup Gajos, szydzący ile wlezie z kościoła i hierarchii w filmie Smarzowskiego, tak? I pokazujący tam ten kościół i tą hierarchię z jak najgorszej strony, a teraz arcybiskup Ryś go zaangażował, żeby z kolei z jak najlepszej strony to pokazał. Proszę Państwa, to nie jest żadne tłumaczenie, że bo tak, prawda? Albo bo
bo do niego też trzeba trafić. On tu, to nie jest ewangelizacja skierowana do 80-letniego Janusza Gajosa, tylko on tu jest narzędziem, tak, które ma formować duchowość jakichś biednych młodych ludzi, którzy płacąc po 100 zł od łba będą przebywać w towarzystwie tychże osób, a tam jeszcze będzie jakiś konkurs i oni w nagrodę dostaną półroczne, nie chcę powiedzieć stypendium, tak, półroczny taki kontrakt i przez te pół roku będą pod duchową i intelektualną, rozumiem, opieką właśnie Jerzego Treli, albo Janusza Gajosa, albo Krzysztofa Zanussiego, albo Doroty Wellman, albo Szymona Hołowni wreszcie. No, cóż tu powiedzieć? To mnie się zawsze wydawało, że to nie jest tak w Kościele, że dzielimy się na tych rozpoznawalnych i tych nierozpoznawalnych, tak? Czyli na starszyznę i czerń. To w innej organizacji taki podział był, proszę Państwa, a nie w naszej. W naszej organizacji wszyscy są rozpoznawalni, każdy jest tak samo ważny, a tu się okazuje, że nie. Trudno mi jest krytykować tę inicjatywę, no bo ona jest globalna, oparta o media i o, no, słowo autorytet jest tutaj całkowicie nie a propos, jakby postaci medialne, tak, które no, nie reprezentują w mojej ocenie nic, a już najmniej reprezentują te walory, na których zależeć powinno arcybiskupowi Rysiowi i w ogóle Kościołowi. No ale może jestem w błędzie, może się mylę, może to tak właśnie ma być i te trzeba tylko czekać na jakieś dobre efekty tego zajścia. No ja czekam, zobaczymy, co z tego wyniknie. Przypuszczam, że nic, ale no, oby coś dobrego. Być może rzeczywiście nie ma to znaczenia, kto się za to bierze, a chodzi tylko o to, żeby kogoś pokazać. Tak? Nie chcę tutaj powiedzieć, żeby komuś zapłacić, ale żeby kogoś pokazać, tak? I żeby te biedne dzieci, które tam przyjdą, żeby przeżyć jakąś przygodę, wiedziały, że oto sławni ludzie będą zajmować się kształtowaniem ich charakteru, w dodatku według zasad zaproponowanych przez papieża Franciszka. Nie wiem, czy Janusz Gajos w ogóle ma jakieś pojęcie o tym, co mówi i wygłasza papież Franciszek, ale zakładajmy, że tak, bądźmy dobrej myśli, choć nie przychodzi nam to łatwo. No to tak tyle, proszę Państwa, tytułem takiego komentarza do tego wydarzenia, bo mnie ten entuzjazm nie bierze, ponieważ ja widzę, że on jest fałszywy i naprawdę nikt mnie nie próbuje przekonywać, że jest inaczej. Ale tym wszystkim, którzy w to wierzą, życzę zdrowia i sukcesów, oby takowe nastąpiły i oby to zdrowie trzymało się ich jak najdłużej. No i w zasadzie to tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu.